Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście skorzystali z linku w opisie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami, ewentualnie będziecie mogli wesprzeć moją twórczość, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję, która była przeze mnie dość długo wyczekiwana. Ona już ukazała się nakładem wydawnictwa Kultury Gniewu która zresztą też wydała ten egzemplarz, natomiast no, nie był dostępny i, i, i te ceny wręcz były takie niekiedy zaporowe, jeżeli już się pojawiała na rynku. Dlatego niczym aksamitna rękawica o dla nas żelaza w końcu zawitał na nasze sklepowe półki i półki internetowe przede wszystkim, jeżeli tak możemy powiedzieć, prezentując się w sposób następujący. Bardzo fajna okładka, znacznie lepiej wykonane. Twarda oprawa, jak widzimy. Format jest troszeczkę taki większy, oczywiście, jak to było w przypadku choćby nawet yy, miotacza śmierci. 79,90 cena okładkowa. No i masę Freudy. Dlaczego masę Freudy? Dlatego, że ten komiks yy, można by powiedzieć, i jest tak przyjęte ocenianie, że nawet sam David Lynch. Nie zawstydziłby się tutaj, gdyby miał stworzyć taki film. A jest to postać dość nietuzinkowa, która stworzyła choćby nawet rewelacyjny serial Miasteczko Twin Peaks, które no, czasem mnie wręcz przerażało, kiedy byłem młodym dzieciakiem. Ale teraz po latach, prawda, kiedy sobie odświeżyłem jakiś czas temu, zarówno obejrzałem też tą nową serię Miasteczka Twin Peaks, bawiłem się naprawdę przy tym bardzo dobrze. Dlatego tym bardziej patrząc na ten komiks cieszę się, że właśnie trochę w takim stylu miasteczka Twin Peaks można się tutaj wręcz zabawić. Wiele rzeczy kręci się wokół tego tajemniczego, nazwijmy to jego mościa, tej figureczki, takiego znaku rozpoznawczego, ale o nim Wam nie wspomnę tutaj nic. Chciałbym, żebyście to Wy, jeżeli jeszcze nie czytaliście tego oryginału, mogli sobie poznać tą historię dlatego zaczynając komiks w czerni i bieli, podzielony na krótkie rozdziały, zaczyna się dość może nie tyle niewinnie, bo mówiąc, że komiks tego typu jest niewinny, troszeczkę byłoby nie na miejscu, ale weźmy pod uwagę to, że nasz główny bohater, który nazywa się Clay, przebywa w kinie, gdzie wybrał się na film Porno, Tak, na film porno. O dziwo jego zaskoczeniu w filmie tak naprawdę nie ma miejsca na tego typu sceny. Wręcz pojawiają się dziwne postaci, choćby nawet ubrane w maskach i, no i jest właśnie coś nie halo tutaj tak naprawdę. On oczywiście, tym zaskoczony wręcz bym powiedział może, tam pojawia się tajemnicza postać. Postać wydawać by się mogła jemu znana kiedy patrzy na jej twarz no i to e, zaczyna tą lawinę dziwnych historii, które tutaj e, się pojawiają w tym komiksie, udaje się do swojego przyjaciela e, po auto gdyż dzwoni do niego właśnie tylko wtedy tak naprawdę co przyjaciel mu zarzuca i pokazuje tutaj właśnie choćby nawet to co już jest dziwnym zabiegiem, kiedy mówi, że wdała mu się jakaś infekcja w oczy, gałki oczne ma wyjęte, no i właśnie włożył sobie takie stworzenia jakieś pasożyty, które mu wy, wy, wyjadają tak jakby z gałek oczy tego wirusa, więc no naprawdę coś niesamowitego. Pijąca kobieta, kiedy rusza i tak podchodząca, tak w pewnym sensie całująca go, przekładająca w jego w usta, przelewająca, nie wiem, może to jest alkohol, może coś i oblizująca szybę. Ble. Także tak to właśnie wszystko się prezentuje. Oczywiście, żeby było ciekawiej, to jest tylko kilka takich przykładowych motywów, ale co byście powiedzieli na przykład na to, kiedy byście poznali policjantów, którzy tak naprawdę porozumiewają się dziwnym kodem lubiących się w przemocy? Prawdopodobnie też można by tutaj próbować się domyślać, że może są też homoseksualistami, albo kiedy na przykład. Pojawia się kobieta, poznaje kobietę, która mm, okazuje się być nimfomanką i posiadająca, mająca córkę, która. No jest masakrycznie zdeformowana, wręcz bym powiedział, nie jest ona istotą ludzką, tutaj jak widzimy, a wszystko spowodowane pewną dziwną historią, pewną przygodą, jednorazową przygodą tej właśnie kobiety, kiedy to spotkała pewnego dziwnego mężczyznę, wydawać by się mogło pięknego, wspaniałego, który przebywał w wodzie i odbyła z nim stosunek. Tak, takie rzeczy tutaj mają miejsce. Mało tego, możemy też dodać tutaj inne. Historie związane na przykład z miłośnikami teorii spiskowych czy ewentualnie członkowie sekty, którzy też tutaj się pojawiają. Tego jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele, a sama przygoda, właśnie sama historia naszego Klaja, który przybywa do tego, miastu, do tego miasta właśnie w związku z tą pewną sytuacją, z pewną kobietą, wydaje się być wcale nie taka prosta. Jest tutaj masę jakichś takich nietypowych nawiązań do różnych... Kulturowych, też i historycznych motywów. choćby nawet zdjęcie Alfreda Alberta, przepraszam Ad, Alberta Adolfa Hitlera, który kiedy po przybliżeniu lupy zauważamy, że ten taki właśnie znaczek, który wam tam pokazywałem, bo mówię, on jest niezwykle istotny, znajduje się na jego szyi, karku w postaci pieprzyka. Także mówię, masa niesamowitych tutaj historii. To po prostu jest totalny mindfuck, jeżeli chodzi o ten komiks i doszukiwanie się wielu smaczków. Ech, tutaj mówię, pies, który w ogóle jest karmiony poprzez strzykawkę, on w ogóle jest cały zarośnięty włosami, nie ma w ogóle oczu, twarzy. Ech, dziwne osoby, które spotyka na mieście, chodzące jak zwierzęta. I wiele, wiele innych rzeczy, naprawdę. I ten komiks, żeby jednoznacznie tak go sprecyzować, zrecenzować, można to robić na wiele sposobów, naprawdę, bo tak jak każdy będzie go czytał, tak wiele będzie różnych spostrzeżeń. I takich odniesień oraz naszych osobistych przemyśleń związanych z tym komiksem. Ten komiks naprawdę został doceniony. Ja uważam, że to jest absolutny majstersztyk w wykonaniu Daniela Klausa, którego bardzo lubię i Ghost World, tak na, najszybciej, chyba co przychodzi na myśl, można by tutaj powiedzieć, ale Wilson czy Patience, naprawdę świetne komiksy w jego wykonaniu. I tutaj to samo jest w przypadku właśnie aksamitnej niczym aksamitnej rękawicy odlanej z żelaza. Myślę, że trudno się o tym komiksie mówi, ale to dobrze, bo możemy go przeczytać wielokrotnie i za każdym razem zrozumieć go troszeczkę inaczej, wyłapać pewne rzeczy i próbować je sobie właśnie po swojemu tłumaczyć, interpretować. Tutaj naprawdę Daniel Klaus w moim odczuciu wspiął się w pewnym sensie na takie troszeczkę poschizowane wręcz, e, niezrozumiałe niekiedy wyżyny swoich możliwości, ale to dobrze, bo ten komiks pod tym względem i właśnie dzięki temu czyta się bardzo, bardzo dobrze, a jednocześnie potrafi zaskoczyć, czasami wręcz e, może przerazić. Mówię, świetna robota fajnie, że w końcu po tak długim czasie oczekiwania on się pojawiła ja się. Mega cieszyłem, kiedy Kultura Gniewu tutaj nam przedstawiła ofertę właśnie swojego miesiąca i pokazała, że ten komiks plus, plus inne, które pojawią się na moim materiału, na moim kanale, będą mogły tutaj być jak najbardziej zobaczone przez was, obejrzane i myślę, że warto się też będzie nimi zainteresować. Bo są po prostu fajne. Oczywiście, gdybyście akurat w tym wypadku, tym właśnie jednym się zainteresowali, oczywiście na dole w opisie znajdziecie link do strony, gdzie możecie go sobie nabyć. Oczywiście, też możecie również skomentować, polubić, udostępnić ten materiał. Dajcie mi w ogóle znać, czy wy znaliście ten komiks właśnie z tego pierwszego wydania, które mi nie było dane przeczytać. Jestem ciekaw waszych opinii i przede wszystkim porównania, jak prezentowała się tamta pozycja w formie fizycznej i właśnie ta byłoby fajnie. Oczywiście też nie zapomnijcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał, dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Także tyle z mojej strony, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!